MFC zaprasza na materiał. Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnej recenzji Tobizu. Nadal jesteśmy w 97 roku. Figurki Luzem, czy tam serię, chciałem powiedzieć, już się skończyły, ale zostały wersje pudełkowe, które warto obadać w tym 97 roku, jakie się znajdowały. No, i dzisiaj chciałem Wam zaprezentować, tak już ruszę z grubej rury, bo mam kilka pudełek z 97 roku, ale dzisiaj ruszę z grubej rury z pudełkami i zaprezentuję Wam coś naprawdę bardzo dobrego, który się zestaw, który się nie mieści w kadrze i dlatego muszę pod kątem chwilowo trzymać kamerę. Jest to zespół, zespół <zysz> zestaw Maximum Cloneage na podstawie. Serii komiksów z tm Semika, które były też wydawane w Polsce pod tym samym tytułem Maximum Clonage. Jest to tak jak nazwa tutaj wskazuje specjalna kolekcjonerska edycja zawierająca 8 figurek, które były ściśle powiązane z Tą serią komiksową pod tym właśnie tytułem Maximum Clonage. Właściwie, tak naprawdę jest tutaj 7 figurek ściśle powiązanych, ponieważ jedna figurka, która się znalazła w tym zestawie Sandman. Nie wiem, co on tutaj w ogóle robi. Yy, czytałem te komiksy, mój kuzyn miał prawie wszystkie to chyba się cały rok ciągło 12 tych zeszytów było. I nie przypominam sobie, żeby tam w ogóle był Sandman. No ale. Może był, ale ja go nie pamiętam. Ale zdziwiłem się, jak się okazało, że, 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 że rzeczywiście w tym zestawie jest Sandman, co on tutaj tak naprawdę robi. Pudło jest naprawdę potężne. Zawiera, tak jak powiedziałem, 8 figurek, na dole mamy opisy figurek, czyli mamy tutaj Scarlet, Spidera, Jackala, Spidersida, Petera Parkera, Spiderman'a, Kane'a, Sandmana i Ben'a Ray'lego. Z tyłu natomiast mamy obszerne opisy, nie wywróci się, nie wywróci się, obszerne opisy postaci, każdej z tych postaci, w tym także, także oczywiście Sandmana. Mamy tutaj opis Jackala, Kena, Petera Parkera, Spider-Mana, Scarlet Spidera, Bena Reillego, no, Sandmana i Spider-Sida, jedna z fajniejszych postaci. Bardzo mi się podobał. Mój kuzyn był wielkim fanem Kane'a, ja natomiast mi się bardzo podobał spider No i to tyle. To tyle odnośnie samego pudła. Yy, pudło udało mi się kupić. Yy, Parę lat temu, nie pamiętam dokładnie ile, ale, ale parę lat temu na eBayu w dość okazjonalnej cenie, bo na złotówki zapłaciłem 450 zł za nówkę sztukę nieotworzoną. Tyle mnie kosztowało to pudło, natomiast jego standardowa cena to jest tak. Z 200 dolarów, 200 czasem, czasem mniej, ale z, zazwyczaj jest to między 150 a 200 dolarów, czasem nawet więcej, bo widziałem po 240, 260 dolarów nawet za zamknięte pudełka. Yy, no, moje pudełko było zamknięte, rzeczywiście, było od nowości zamknięte, czyli była tonówka sztuka, ale. Moja tendencja do wszystkich zestawów yy, Tojbizu, czy to pudełkowe, czy to wersje y, figurki Luzem, ale też w pudełkach jako nówki sztuki, ja muszę wszystko otworzyć. Mam taki po prostu sentyment do tej serii z dzieciństwa, że tak czy siak otwieram, popełniam herezję, otwieram pudełka, które powinny być nieotwierane. Otwieram, muszę mieć tą figurkę w ręce, muszę się ją chwileczkę chociażby, że tak ujmę, poruszać nią, leciutko pobawić, <totrofie> tak prześmiewczo to ujmę. Ale albo muszę, no muszę, to jest silniejsze ode mnie, muszę to po prostu otworzyć i mieć to w rękach. Także tak ta, tak ta cała sytuacja z pudełkami wygląda. Także i w tym przypadku pudełko jest otworzone, więc za chwilę będzie mikrocięcie i pokażę Wam y, wszystkie te figurki odpakowane i przyjrzymy się im bliżej. Jeszcze co chciałem y, napomknąć odnośnie tego zestawu Maximum Clone Age. Y, Wszystkie figurki, które tutaj y, widzimy, są to tak zwane repainty, repainty i customy figurek, które y, już się wcześniej znajdowały. Także Sandman, to jak już widzicie, jest to Hydromon, To po prostu tylko przemalowany. I tak każda inna figurka jest tutaj y, w, pewnej w pewnym stopniu repaint'em i customem. Także to nie są y, oficjalne produkty Toybizu, tylko oni poszli po najniższej linii oporu i porobili sobie customy. No także dobra, to opuszczamy już pudełko i przyjrzyjmy się w takim razie bliżej samym figurkom. Także z sekundy ja to A więc, ok, wyciągnięte. Leżą sobie one tutaj w blistrze i będziemy lecieć może od samego dołu. Więc, pierwszą figurką od dołu będzie to Peter Parker w kostiumie Spidermana, ale bez maski. Yy, figurka. Jak figurka? Jest to po prostu yy, Spider-Man, zwyczajny. Nie wiem który, ale podejrzewam, że to jest Octo Spidey, ponieważ yy, widzę to po tej lewej dłoni zaciśniętej w taką pięść. Octo Spidey miał właśnie taką lewą dłoń, natomiast właśnie prawą miał taką, więc zakładam, że jest to Octo Spidey. Yy, natomiast głowa jest Petera Parkera z której to było? pierwsze czyli drugie serii. jest ona tutaj po prostu dołożona. Czyli oryginalnie stworzyli to tak, że rozebrali Octo Spidey'a i założyli głowę Petera Perkera i skleili to w całość. Jednakże widać siermięgę robienia tych customów przez Toybiz, ponieważ podkreślam, Pudełko było nówką, sztuką, nieotworzone. I nie było nawet mowy o tym, że ktoś sobie to pudełko zakleił taśmą, bo oryginalne plomby w starych toj to po prostu były kawałki taśmy. Jednakże całość tego mieści się w tym, a to było oryginalnie przyklejone. Ja to rozerwałem na tyle, że lekko tutaj popuściło. No ale to wiadomo, ale nie jest rozerwane do końca. Czyli po prostu zrobiłem uchylny wieko. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, iż popatrz, popatrzmy na to. Niech ja tylko odchylę rękę do góry. Widzimy? Ubytek. Zarysowanie. Popatrzmy. To jest klej. To też jest klej. To jest zarysowanie. Czyli niezłe harce tam się odstawiały w firmie Toybiz, bo nie o to nie dbali. Robili to bardzo siermierznie. Tutaj w ogóle widać, że ta figurka była repaintowana. Tak samo tutaj, w tym miejscu też jest widać. Otarcie, otarcie i klej, dodatkowo odłupek yy, farby, o proszę bardzo, jaki odstaje, to jest farba, która nie została zdjęta, czyli tutaj na pośladku, popatrzcie jaki tutaj, to też jest klej, to nie jest otarcie, to jest klej. Czyli widać było jak oni siermiężnie podchodzili do tych repaintów, kolejne otarcie gdzieś tutaj na dłoni. Możecie tego nie widzieć, ale jest tutaj otarcie na dłoni. Bardzo się podchodzili. Nie wiem, zakładam tak samo tutaj. Kolejne. Popatrzcie, jakie tutaj są otarcia na jego kaloryferku na brzuchu. No popatrzcie, to czarne. To nie jest brud, to są otarcia. Ja tymi figurkami się nie bawiłem. Po prostu je wyciągłem i tak one już wyglądały. Czyli ta seria miała potężne defekty. Przez to kastomowanie figurek. To jest masakra. To, to, jakie to było podejście w 97 roku. Robili ta, to na odpieprz. A i tak to szło. I tak to szło. Niech wtedy nie zwracam na to uwagi. Jak ja bym w 97 roku dostał coś takiego, to bym się zajebiście cieszył, że mam takie fajne figurki. Jakbym Pewnie bym zwrócił uwagę, że Spider-Side to tak naprawdę Venom, ale do tego dojdziemy, albo Sandman to Hydroman, bo przecież mam figurkę, miałem w tamtym czasie, przepraszam, teraz mam to wiadomo, ale miałem w tamtym czasie, na 97 rok, miałem figurkę Hydromana, więc wtedy zwróciłbym już uwagę na to, że to jest po prostu Hydroman zrepaintowany, chociaż wtedy jeszcze pewnie nie znałem pojęcia repaint. No, ale, ale pewnie na ten defekt bym nawet nie zwrócił uwagi. Może, to znaczy, może bym tam wiesz, zauważył, wiecie, zauważyłbym, że, że no, to na pewno bym zauważył tutaj na, na pasie, ale co tam pewnie machnąłbym ręką i by się tymi figurkami zajebiście bawiło z kuzynem. Jednakże y, sama ta seria y, Maksimum Clone nigdy nie trafiła do Polski i nie, nie można było dostać u nas. Także nikt o niej wtedy nawet nie wiedział, bo nie było żadnych y, tych. Informacji o tej serii gdzieś tam na, na pudełkach, tak jak widzieliście na tylnych blistrach. No, także tak wygląda Spider-Man. Zakładam, że to jest Octo Spidey z głową Petera Parkera. Zresztą to, to widać, że jest głową Petera Parkera. Jest po prostu zrepaintowany od nowa, przemalowany, że jest taki bardziej granatowy. No, ale tak to tak wygląda nasz, nasz Spider-Man jako Peter Parker. Mnóstwo punktów artykulacji, ale to są takie same jak w, jak w przypadku właśnie. O, to o kurczę, nawet stopa mu się nie rusza jest zaklejona, ta się rusza jak widzicie, a tej nie mogę ruszyć i nie chcę tego robić, jest zaklejona farbą po repaincie, odkładamy więc naszego Petera Parkera do pudełka i weźmy tym razem Sandmana czyli repaint repaint Hydromana jak na repaint ten sandman prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Nie lubię tej postaci. Nigdy nie lubiłam postaci sandmana. Jakoś nie przypadł mi do, do gustu, ale w, w tym przypadku Flint Parko, dobrze mówię? Kej Marko to był yy, Juggernaut, czyli Flint Parko. Dobrze mówię, to jest on naprawdę dobrze ukazany tutaj. No, ta jego charakterystyczna zielona. Yy, bluza z krótkim rękawkiem w czarny pas, jest naprawdę bardzo dobrze tutaj ukazane. No a już te ręce, które zostały z transparentnego niebieskiego plastiku, przerepaintowane na yy, taki, taki właśnie piach, jeszcze wycieniowane, no to naprawdę robi robotę. Tu jestem pod wrażeniem. Jak nie lubię tej postaci, to pod, jestem pod wrażeniem tego repainta. I czy tutaj są jakieś otarcia ani, a, albo defekty? No, tutaj nie widzę. Tutaj nie widzę żadnych jakichś y, ubytków czy defektów na tej figurce. Y, punkty artykulacji no, są, są te same co oczywiście w przypadku y, hydromana. No, i tak samo jak w przypadku hydromana, dostajemy tutaj pompkę, którą zakładamy w plecy. Możemy tutaj możemy zakleszczyć, czy nie? Nie, nie możemy. Myślałem, że można ją przekręcić, chociaż wygląda, że powinno się to dać zrobić, ale chyba nie. No i możemy sobie tutaj włożyć, znaczy napompować wody i oczywiście, tak, oczywiście, psika powietrzem przez prawą dłoń. Tutaj jest ta dysza. No i psika wodą. Oczywiście w przypadku Sandmana jest to głupie, no bo Sandman nie powinien psikać wodą. W przypadku hydromena było to jak najbardziej naturalne, no ale tak zostało zrobione, nie wiem, mogli mogli zdemontować ten yy, ten mechanizm, bo Sandman psikający wodą jest trochę głupim pomysłem według mnie. No ale tak to, tak to wyglądało. Czyli Sandman. Nie przypominam sobie, żeby on był w komiksie, no ale, ale jest tutaj. Kolejną figurką jest to Ben Reilly. Taką co on wygląda. Jest to figurka, która ma doklejone włosy. Patrzcie, jak to wygląda. To wygląda, jakby miał tupecik założony na głowę. Yy, I od razu mogę Wam powiedzieć, że tak, całe ciało. Jest to Peter Parker. A jego głowa jest tu. Tak to wygląda. Yy, to jest ciało Petera Parkera z tej pierwszej czy drugiej serii, nie pamiętam. Tylko zripaintowane na niebiesko-czarne. Głowa natomiast, którą zabrali, prawdopodobnie zakładam, że tak to było, że zabrali głowę z tego modelu Petera Parkera i umieścili ją w tym modelu. Natomiast co zrobić z głową, yy, co zrobić z dziurą w szyi i jaką głowę zastąpić? Jest to głowa Archangela. Archangela z Sergi X-Men, nie wiem którego Archangela, bo ich było kilka. Natomiast włosy. Nie wiem czy jest są, no ale no siermięga totalna, no popatrzcie jak to wygląda. No bieda w opór, normalnie wygląda jakby miał dupę, jakby miał jakiś, nie wiem, no, albo kask założony na tej głowie. Yy, ale tak jak czytałem, jest to głowa Archangela, no jakieś tu włoski ma doklejone do tej głowy. Yy, no i mamy, no i w ten sposób powstał Ben Rayleigh. Nie widzę tutaj żadnych ubytków, żadnych defektów. Także tutaj się postarali, tutaj się postarali w tym przypadku. Kolejną, czwartą już figurką jest to natomiast Kane. Kane, ulubieniec wielu osób z tego komiksu, który ma bardzo duże defekty, ponieważ ściągnijmy mu ten płaszczyk, który no też do, do niego przejdziemy za chwilkę, ale tutaj na przykład na torsie. Patrzcie, jaki ten tors jest podrapany. No, fokus. Patrzcie, jaki ten tors jest podrapany. To wszystko to są zadrapania plastiku, otarcia. Na, na kroczu tutaj też ma otarcia, tu w tym, w tym miejscu. Yy. Tak, także tak to wygląda. To jest ciekawe, ale do tego zaczę... dojdziemy za chwilkę. Także nasz Kane jest, no jest jako tako podobny do siebie, no, 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 no zrobili go tak jak zrobili. O kurczę, no tu się rusza, ale tu nie chcę tego robić. Ojejku. farba yy, nie pozwala na ruszenie lewego kolana. Yy, no także tak wygląda nasz Kane. Ma on Płaszczyk, który został też siermiężnie pomalowany. Widzicie te zacieki łoszu, czyli płynnego brudu, albo od środka. No jaka bieda, w opór. No i nasz Kane ma tutaj, ogólnie ten płaszczyk ma tutaj bolec, i temu kainowi możemy ten płaszczyk założyć. Tylko czy się wciśnie? O to jest pytanie. Nie wciśnie się. Nie wciśnie się, ponieważ ten, ten płaszczyk nie jest spasowany z tą figurką. Co to jest za figurka, się zapytacie? I dlaczego ma takie dziwne miejsca w plecach? Otóż jest to, uwaga, 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 archangel, czy archangel z X-Menów, czyli kolejny przykład kastomu głowa i ciało. Natomiast co to jest zagłówka tutaj, na nim założona? To jest Jolaos z serii Herkulesa. Ponieważ seria Herkulesa też była serią, y, też była y, produkcji Toybizu. Zaczerpnęli głowę Jolaosa, zaczerpnęli ciało Archangela i zaczerpnęli płaszcz od... Y, teraz nie pamiętam, kiedyś pamiętam od jakiej to jest figurki, ale nie w tym momencie. Sorki nie przygotowałem się, nie sprawdziłem w necie yy, od kogo jest płaszcz. Ale płaszcz też jest od kogoś zaczerpnięty i dlatego jest niespasowany z tym ciałem. To był płaszcz od jakiejś figurki Adama Moorlocka. Możliwe? Możliwe. I na tamtej figurce najpewniej ten bolest się dało wpiąć w plecy. Tutaj pomimo, że mamy dziurki niestety płaszcz odstaje, nie da się go tam Wcisnąć. Także tak wygląda nasz Kane. Fajna figurka, no ale wykonanie jej i te otarcia tutaj no, mocno rzucają się w oczy. Dobrze, lecimy teraz od góry. Na samej górze mamy jedną z bardzo fajnych, ciekawych i lubianych przez wielu postaci. Jest to Scarlet Spider. Jest on wykonany naprawdę nieźle, chociaż te klamry na jego kostkach wyglądają jakby miał jakieś założone kajdany. Bo jeszcze do tych bransolet tutaj nie mam co się przyczepić, jest ok, ale te klamry na dole no to jest jakaś totalna padaka. Scarlet Spider jest oczywiście kolejnym repaintem jakiegoś bliżej nieokreślonego Spidermana. Nie wiem jakiego, nie zabiegałem o to. Może, możliwe, że kiedyś sprawdzałem, ale, ale nie pamiętam. Jakiś bliżej nieokreślony jak powiedziałem Spider-Man. Widzę, że na pośladku już ma tutaj otarcia. Obitego dupa Lama. A tak ogólnie to, to jest ok. Jest ok, nawet ładnie na, namalowali mu tą koszulkę tutaj. Te wszystkie tutaj branzolety można z niego ściągnąć z tej figurki. O proszę bardzo, one też są zaczerpnięte od jakiejś figurki, ale nie pamiętam jakiej. Podobnie ten pas jest też zaczerpnięty, i jest możliwość jego ściągnięcia, jak widać. Widać, widać. Pas jest gumowy. Podobnie te bransolety. No, i te tutaj y, kajdany, jak ja to nazywam na kostkach, też można ściągnąć. Są one też wykonane z gumy, i też nie pamiętam od jakiej figurki one są tutaj zaczerpnięte. No, ale tak wyglądał nasz y, Scarlet Spider. Nie ma się co tutaj przyczepić. No, może poza tymi otarciami na pośladkach, ale ogólnie nie ma się do niego co przyczepić. Jest on fajną figurką i na pewno, jakbym go miał w dzieciństwie, to bym biał z radości. Dobrze. Kolejną figurką jest postać, którą. Nie mogę wyciągnąć. Którą bardzo lubiłem w komiksie. Jest to Spider-Side. Prezentuje się on naprawdę dobrze. Prezentuje się on naprawdę dobrze. Jest potężną figurką z karykaturalnie małą główką względem ciała. Co to jest za figurka? Jeżeli śledziliście i oglądaliście moje filmiki poprzednie, to już pewnie zauważyliście, że jest to Venom II z serii nie, wiem, trzeciej, drugiej. Jest to Venom II. Tam miał... To był ten Venom, który miał głowę jego broka i miał tą taką nakładaną, gumową twarz Venoma. Natomiast tutaj została zaczerpnięta po prostu główka jakiegoś tam Spidermana i założona do tego Spidersajda. Ale ogólnie, jako figurka, prezentuje się on naprawdę okazale. Podoba mi się i pewnie bym się zarąbiście nią bawił w dzieciństwie. Wszystko jest tutaj toporne, bo to jest niewyrobione, bardzo topornie, bardzo ciężko to wszystko chodzi. No ale tak to było jak figurki były nowe. Yy, czy ma jakieś defekty? Tak, widzę tutaj jest jakieś zarysowanie farby. Yy, I chyba ogólnie poza tym jednym zarysowaniem jest, jest, jest ok. A tutaj jeszcze jakieś ubytki też farby widzę. Spider-Side bardzo dobrze go yy, określa. Jako fajna figurka. Następnie mamy figurkę Spidermana, który wygląda dziwnie i nie było takiego w tym komiksie. Nie wiem dlaczego taki Spider się pojawił tutaj, ale to jest, on wygląda jak Future Spiderman i chyba właśnie jest future Spidermanem. Nie pamiętam dokładnej nazwy, ale to był właśnie taki Spiderman, który ma takie bransolety na rękach, i te branzolety podobnie. Można je przyrównać na przykład do bransolet z Scarlet Spidera, ale one są nieodłączną częścią tej figurki. To jest po prostu skulpt tutaj na figurce i nie da się tych branzolet ściągnąć. One są wytłoczką. No i źle ten Spiderman wygląda. Znaczy kwestia gustu, co kto lubi, ale mi taki Future Spiderman się w ogóle nie podoba. Nie wiem, czy, czego on jest repaintem, ale chyba tak jak mówię, chyba jakiś tam Future Spiderman z jakiejś tam serii ten pająk na przykład nie podoba mi się taki potężny jaki na nim jest tak dziwnie się ten Spiderman prezentuje widzę, że nawet jako tako ubytków nie ma, dobrze coś tutaj jest lekkie jakieś tam otarcia farby na lewym biodrze, ale ogólnie, ogólnie prezentuje się raczej znaczy wizualnie prezentuje się pod względem dobra, zagubiłem się nie podoba mi się designowo, ale chodzi o mi, że, że nie ma tutaj żadnych takich większych ubytków. Widzę, że punkty artykulacji są strasznie zostałe, i na przykład tą nogę o matko drogo. To nogą się praktycznie nie da ruszyć. Także zabawa byłaby. Kolorowa w dzieciństwie. No i ostatnią figurką ósmą z tej serii jest oczywiście Jackal, który był głównym tym jakby antagonistą w komiksie. Jeżeli się to nie zgadza, bo mówię, ja te komiksy czytałem no, w latach 90., także jeżeli się to nie zgadza z tym co mówię, to sorry, ale pamiętam, że on był tym twórcą tych klonów. Miles Warren, on się stał Jackalem później, chyba tak to było. Yy... I tak on tutaj się prezentuje z takim oto yy, tekstylnym płaszczykiem. Ten płaszczyk można ogólnie tutaj ściągnąć, można go tutaj odpiąć i całkowicie ściągnąć z figurki. A nasz Jackal to jest po prostu Jackal. Taka figurka była, została ona tylko na potrzeby tej serii zrypeńtowana. A ciekawe punkty artykulacji, bo np. nie ma punktów artykulacji w łokciach, ale ma w bicepsie oraz w nadgarstkach. No, i nogi na stawie kulkowym. I takie stopy tutaj, jak widzimy, ruchome w kolanach. W pasie też się rusza? Hmm, chyba nie, ale. Chociaż wygląda, jakby miał punkt artykulacji. Może jest punkt artykulacji, bo wygląda tutaj, jakby był punkt artykulacji, ale. Ale możliwe, że nie jest, albo farba go skleiła. Na no Amen. Eee. Tak się prezentuje Jackal. Eee. Widzę, że oryginalny Jackal miał jeszcze warkocz, który montował się tutaj w głowę. Ten tego nie dostał. No i coś było tutaj związane z jakimś takim miejscem. Możliwe że ten jacka miał jakąś yy, funkcję, na przykład nie wiem, może majtał rękami, ale chyba chyba nie, więc myślałem, że tu może było, wiecie, jakieś, yy, jakaś wajcha do poruszania, ale co on miałby tam robić wajchą, no nie wiem, nie mam pojęcia co to jest. Nie sprawdziłem w oryginalnym jacku, bo mnie ta figurka nie interesowała, więc nie śledziłem jej. O co tutaj chodzi z. Mm, tym miejscem. Tutaj to wiadomo, był a tutaj. No nie wiem, coś było. Yy, widzę, że jest ogólnie kiepsko odlana. Bo na przykład tutaj widzicie łupki farby. Tak samo tutaj. Takie. łupki, gniotki. Czy mam wypusty jak to się mówi. No jest źle troszkę odlany No i ten jego płaszczyk, który możemy. Założyć na figurkę. Wtedy mamy takiego Jackala. Chociaż w komiksie nie pamiętam, czy on płaszcz nosił. Ogólnie go pamiętam, że był zielony, ale nie pamiętam, co, czy, czy, czy nosił płaszczyk. A tutaj jest natomiast czarno, taki oliwkowy, można powiedzieć. Tam był taki zielony, jak, jak, jak Zielony Goblin na przykład. No i cóż. I tak moi drodzy wygląda. Zestaw Maximum Cloneage Zawierający 8 figurek W sumie są to wszystko repainty i customy Zestaw jest no, drogi Tak jak powiedziałem Z 200 to jest taka, takie, takie minimum Czasem mniej Czasem więcej Ale taka wypośrodkowana cena to jest jednak 200$ dolarów. Jest dosyć rzadki Chociaż yy, zawsze jest na eBayu. O, no tak to ujmę. Trudniej go kupić używkę, bardziej jako nówki sztuki. Czasem się zdaje, zdarza, że ktoś sprzedaje luzem figurki, ale zazwyczaj. Nie zauważyłem jeszcze, żeby ktoś sprzedawał luzem figurki w sensie bez pudełka, ale w pakiecie. Zazwyczaj, jeżeli ktoś ma luzem całkowicie bez pudełka, to sprzedaje je na sztuki, na przykład po 40 dolarów za jedną figurkę. Także tak to wychodzi, bo takie ceny widziałem: 30-40 dolarów za, za jedną figurkę. Natomiast jeśli chcielibyście go kupić w pudełku, nie ma najmniejszego problemu. Ten zestaw jest rzadki, ale on zawsze jest na eBayu. Zazwyczaj w jednej czy w dwóch sztukach, dlatego to uzna, uznaje za jego rzadkość, że jest wystawiony w jednej czy w dwóch sztukach, czasem w trzech. Nie wala się po eBayu w sztukach dziesięciu, ale no, ogólnie jest drogim zestawem. Ale nie, nie da się go nie ma trudności w jego zdobyciu, o tak to ujmę. Także jeżeli byście chcieli go zdobyć, wystarczy wejść na eBaya i kupić. Ja ogólnie polecam. Jeżeli ktoś jest fanem to i Bizu to polecam ten zestaw. Jak i pozostałe zestawy, bo na przykład jeszcze, jeszcze był Monster Mayhem, to też był duży zestaw oparty na y, pewnym epizodzie ze Spidermana, który oczywiście zestaw posiadam. Ale zaprezentuję go w odpowiednim roku, w którym się ten zestaw pojawi. Mam nadzieję, że się ta długa recenzja, bo widzę, że pół godziny, że ta długa recenzja podobała. No i cóż, zapraszam do pozostałych recenzji Toy Bizu. Trzymajcie się do następnego. Cześć.